Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Rise of the Tomb Raider. Po prostu nie ma co przedłużać, zaczynamy dalej. Oczywiście sobie byłem tam jakieś te jaskinie, pooglądałem te grobowce. Mówię tak, za długo to trwa, żeby to na odcinek było. A po prostu myślę, że lepiej jednak przejść fabułę, niż was zanudzać chodzeniem po wszystkich tych takich różnych zakamarkach, bo to jest do łażenia. Sporo po prostu, innym słowem, więc doszłem do wniosku, tak jak ten, samo jak te wszystkie, no, filmiki już nie jeden przerywał, ale tak jak znajdźki czy coś znajdziemy, tam coś się tam lektor czyta, po prostu sobie możecie zapauzować sobie, przeczytać sami, to jest po polsku oczywiście, nie ma problemu, no. Bo jakbym miał to wszystko jednak tak na początku było, to odcinek by trwał pół godziny, abyśmy prawie nigdzie dalej nie byli, o. Lepiej przesuwać się fabułę. A takie właśnie czytadełka czy coś, możecie sobie przeczytać sami, zapozować film. I sprawdzam także zawsze sprawdzam, czy jeszcze nie jest więcej tekstu, przypadki nie trzeba scrollem jeszcze ominąć, ale. No dobra, to będziemy myśli sobie tam dalej. No i dobra. No i dobra. No widzicie, przebraliśmy, jeszcze przebrałem ciuchy. Trochę lepsze. Dobra, gdzie mamy iść? Tam mamy drałować. Chyba dobiegniem, co? Czy skoczym raczej, o. O. Sprint, sprint, co ty robisz? To dobrze się do wody, a nie gdzieś się w przepaść. No, czyli widzę już. O. No to przez przypadek znalazłem coś. Tylko tyle, żebyś dowiedział, że jestem pełny. No ja, czemu sprint nie zadziałał od razu? Chyba będzie większy sprint. No, biegnij, kobieto, biegnij! Dobra, łap, łap. No i dobra. Kurde, ładne tu przejście mają. Dobrze, idziemy, dobrze. Wiadomo, po drodze znaleźć jakieś są, to będziemy zbierać, ale... nic tu nie ma, nie ma. No posory, jest, kura. Będzie obiad. Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą. Ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam. Prawie skończyliśmy ewakuować rannych. A, chyba nie mam iść. Wkrótce dołączę do ciebie. Czyżby jednak? Dobra, my sobie weźmiemy. Nie mamy. Już. Dobra, lecimy dalej. A tu jest pięknie, widać droga, nie? Ja się zastanawiam, czy mam iść tam, czy tam. Dobra. Bymy... No dobra, nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie? A, tam jest przejście, jaki dobry. Na pewno jest tam przejście. Widać po kamieniu, jakie wytarte są. Aha, dobra, już... Już widzę ścianę. Dobra, łap, łap, łap. Tam są schody. Aha, tam się idzie właśnie do tej jaskini tam. Do ruin, o, konkretnie. Tam co przechodziło się. Dobra, robujemy dalej. Myk, myk. Chodzimy. Komuś bije dzwon. No tak.
Wyjdziemy. Dobrze, że ciepło jest, nie ma już tutaj śniegu, więc nie będziesz marzła. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Wyrzutnie. Ziemia, powietrze i był temat zamknięty, była tak, nie, trzeba iść do drogi dalej. Trochę jakiś tutaj bajdl się zrobił. Teraz stwórzmy sobie strzały. Dobra, mamy full. Muzyka się jakaś włączyła, dobra, idziemy. Mamy obóz, chociaż odkryjemy go. Chcę odpowiedzi. Coś mamy bronić. Mam teraz wybór. Nie mogę pozwolić trójcy zmasakrować tych ludzi. Przekroczyłam już. Mam złoty kieł jakiś. Muszę im pomóc. Widać, że ludzie Jacoba są gotowi umrzeć za niego, a on za nich. Tego rodzaju wierność to rzadkość. Dobra, będziemy to. Niesamowite, że znalazłam ją tutaj, na końcu świata. Tu nie ma nic. Jeśli stanę do walki u ich boku, może Jacob zaufa mi. Też nie ma nic. Aby opowiedzieć, łuku też nie ma, dobra. Co się naprawdę dzieje. Dobra, Lara, kończymy imprezę. O. Dobra. Mamy to, co mamy. O Boże, nie. Chyba żeśmy jednak się spóźnili, co? Wiedziałem, żeby nie iść eksplorować się kopalni. Kiedyś uważaliśmy zwierzęta zamieszkujące tę dolinę za... No nie, ale samo się prosi, żeby tu chodzić oglądać. Dobra, ale teraz może biegnij, co? O, nie, to jest dokument. Nasi przodkowie przybyli tutaj jako uchodźcy z... Dobra, co się pełni? Pełni... Co to? Nie strzelaj, będziemy... No, szczerze, chyba nie słyszałem słowa zabić ich. Jednego pominąłeś. Bądź bardziej skrupulatny. Ja? Łuk? Ja chciałbym... Jak wygląda sytuacja? Tutaj czysto. Oddział czwarty przeczesuje tunele w poszukiwaniu Atlasu. Dobra, jednego frajera miej. Dalej zes. Tak, schował się. Kurde, przeżył. O, dobra, sami tylko cięliście. Nie, może nie jest przeładowany. Lecie tutaj. Jakoś ten, jakie tam broń, jakieś śmieszne odgłosy wydaje. No to czekaj, to nie tych przecież. No trochę. Nie tych ludzi chciałem przeszukać. Tych, którzy zostali zabici, nie wiem, jakie to złe. Dobra, tych tak, ale. Tych biednych ludzi niewinnych to nie musiałem przeszukiwać. Co to jest? I co mam sobie zrobić? Da się tego nic podnieść, nic. Dobra. Jeszcze mam ciekawego? Tylko strzały same. Mam tyle rzeczy, że... Że nie trzeba tego zbierać.
Ale tu coś było. O, jest. Właśnie za te pojemniczki coś się dostaje. Czekaj, sprawdźmy sprzęt. Przeładować. Przeładowane. Strzelba. Jest przeładowana, dobra. Możemy mieć. Dobra, gałęzie też się przydadzą. Dobra, idziemy. Idziemy, dobra, już puść, już puść. Niż Macia, że jeden polowania ci się zachciało. Ja mam polowanie na was. No i dobra, strzały odzyskane. O, co my tu mamy? Grzyby, muchomory. Pełno mamy. Pełno. Co tu nie mówią? Może do mnie. Kurde, nie tańcz. Frajerze, pokaż się, wyłaź. Dobra, jest. Szkoda, żeśmy spóźnili się, znowu zabili ludzi, Jezu. Chyba nie dostaniemy żadnej nagrody za to. Pewno. Nie wiem, po co ten kubek podniosłem. Nie, to był zły pomysł, pójdź go. O, monety. Się mogą przydać się później. Żeśmy się, kurde, wkantolili się. Pytanie, czy mieliśmy tu wpaść? Spokojnie. Te gnojki są zdolne. Mogli zastawić pułapki. Nie martw się, zabiję wszystko, co się rusza. Idźmy powoli. Co to było? Jajco. Widzę cię. Co ci to dało? Dobra, jest. O, ja tu grzyby znowu. Grzyby mnie nie interesują. O, będzie chyba poziom nowy, co? Już jest. A to nie jest dobra. Czyli jednak mieliśmy tu wpaść. Dobrze przyjaciele, twoja kolej. Nic ci nie powiem. Rozumiem. O nie, szybko. Będziemy cię okładać, aż przestaniesz oddychać. Kolejny, którego zapytamy... Potrzebuję odwiedzeń. No, już hurtowaliśmy kogoś, bo już myślałem, że kibel będzie znowu. Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Teoretycznie oni chyba by nie ginęli. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. A cel? No to cel. Tyle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Wszystko będzie dobrze. Dobra. Nic mi nie jest. Zablokowane z drugiej strony. Dobra, macie wolno, możesz iść. Oddychaj. Muszę odpocząć. Zabierzemy cię w bezpieczne miejsce. Dobra, idę sam sobie, frajerze. O. Na tym fresku przedstawiono moment dotarcia do doliny. Ja tam szczerze nic nie widzę, ale... Musiało to wyglądać jak raj. I tam widzisz coś, no to jesteś dobra. Ops. Nie ma nikogo? Nie ma. O właśnie. Znajdźki. Rak.
Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Katakumby. Tam będziemy bezpieczni. Szczerze. Dupa się nie da i tak zrobię, jak myślałem. Jakaś zbrojownia. To pomoże. Kurde, MacGyver normalnie. Bierzemy, będziemy się patyczkować. Bierzemy wszystko jak leje. No dobra, prawie. Już mam pełno. A, i tak mam wrócić i wysadzić tamtych w powietrze wszystkich. No dobra. Będzie wybuchowo. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jeleniego rogu. Możliwe, że był jeleń. Artefakt, albo może to jest jeleń, ale niech ci będzie. Ops, ops. A, no. Czyli wybuchową strzelę. Odsuńcie się od drzwi! Mamy wybuchu? A. Tak. Co tam ci za frajerzy byli? Nie mogli im drzwi otworzyć? W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę! Nasi wciąż tam są! Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. Trochę tak wygląda jak ten krajobraz z Władcy Pierścieni. Jakby to kręcili film. No dobra. Nie, że nie ta piosenka. Dobra, o, mamy jakiś ten. Przydasz czy nie przydasz? To jest jakiś znacznik. Pismo jest bizantyjskie, ale nie jestem w stanie tego odczytać. No to mówi się trudno. Nadszedł dzień, którego się obawiałam. Nie możemy dłużej... O, to jest ten obóz trzeba odkryć. Dobra, jest. Dobra. Ja trochę był niecelny, ale... A, chciałem powiedzieć kolejny? Tutaj drogować. O, nie znajdźka. Trzeba wziąć podróż. Roślinność tej doliny. Wszystko? Od najwyższych drzew. Dobra, już samo nam się pokazało, gdzie mam iść. Czy którą deską iść? O, konkretnie. No dobra, bo tak będziemy iść. No. Dobra, jest. No, dosyć fajnie wyszło. Jestem. Laro, jestem, ale obrywamy od helikopterów. Musisz przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. Wiem, to na pewno wysadzimy. Co to za wybuch? By drzwi nie rozwaliło? Kurde, ale zes. Mamy straty! Kurde. Kurde, jak jest... Wow. Op.
No, gin. Gdzie tu jest szaleszy? Kurde, słyszę, ale nie widzę. Użyj ładunków wybuchowych, aby zniszczyć metalowe bariery. Trafię znaczki. O, jest, jest, jest. Byśmy zostawili kuferek. Piękny. Piękny, duży kuferek. Dobra. I zawsze są ulepszenia do broni, są najczęściej. Dobra, jest. Idziemy. Który to jest zły? Który to zły? Tu jest. Geniusz, kurde, biegnie z nożem, czy z czym on tam biegnie, nie wiem. Znaczka jakaś? To jest. Ja też trafiłem. I co? Się nie chwalę. Ja myślałem, że w chłopa trafiłem, ale że on trafił w ten, w beczkę jakąś. Dobra, tu nic nie ma. O, dawaj moje szały właśnie, co to ma być? Dawaj, bo to jest... Droga rzecz. Znaczy się niczym tego, że mogę sobie zabić spatyków i... What? I hell, dobra. Dawaj dwie sztuki. Kurde, źle się na mnie. Masz nogę do kary. Ile to jest? Kurde, dobra. Gdzie inni szmaciarzy? Się chyba strzały skończyły w ogóle, co? Nie, pełny jest. Nie, tutaj ty. No, tych tu nie mamy. Kurde, skąd? Już... Chciałem trochę przepaść jest. Dobra. Spokój. Akcja jest szybka, się dosyć dzieje. 11 i co za pech. Kiedy tu się strzelacie? Tu nikogo nie widzę. Aha, dlatego. Jacob, wygląda na to, że się udało. Dobra robota. Helikoptery będą wkrótce. Są tutaj. O! Będzie biesiada. Laro, jesteś tam? Trójca oblega wieżę. Utknęliśmy w katakumbach. Ja pierdzie. Trzymajcie się. Idę do was. Co za kolectwa. Dobra, mamy kolejny ten. Obóz. Dobra, znowu coś do broni jest. O, dostępne ulepszenie. Wykonanie ma natychmiastowe wyważanie drzwi. Przyda się.
Dobra, szybko. Mamy czas? 25 minut, idziemy. Kurde, czego ja tu strzelam? No nie. Aż w dupę. Kurde, poślada dostał, masz. Nery. Że wy go osłanialiście. O kurde, pancerni są. Kurde, nie, dobrze, pancerniaki są niebezpieczne. Dobra, strzelba. Wow, nie do ściany. Ponownie. Niedobrze to poszło, tym razem nie udało się to pięknie zrobić. Nie udało się. Dobra, amunicja jest, dobra. Idziemy dalej. Łuk, oczywiście. Szlak. Wiem, że oni tu są. Wchodzimy do kataków. Potrzebujemy wsparcia. Kurde, na mnie. Dobra, sam się wzięliście. No tak, bo szał nie zrobiłem. Kurde, za chwast. Headshot. Spróbujcie tylko. No dalej. Opnię pecha, ale kurde. Kurde, no tak mnie podejść. Kurde, nie tu. O, nie, jaki błąd. Błąd, chyba trzeba przejść na inną broń. Kurde, jaki ten rym się trafił. To będzie idealna chyba broń. Chociaż ty... Tutaj oddział 5. Wchodzimy do kataków. Potrzebujemy wsparcia. Dobrze, idziemy. Rzućmy po prostu kilka granatów i po sprawie. Nie. Żebyś wiedział. No oczywiście. To jest najgorsze, że oni kurde przychodzą z każdej strony. Dobra, jest, idziemy na szczep. Spróbujcie tylko. No dalej. O. Przeładuj. Strzela do mnie. Szybko Amerykę. Macie ogranta rzucić chyba. O, że znowu SWAT idzie.
I niż maciarzło, nie? No, no. No, chodź, chodź. No, no, chodź. No ty kurwa. Kurde, a moim się skończyło. O, ja wiem, z czego cię chłopie załatwię. A, nie załatwię cię czego? Nie załatwię go z wybuchowy, bo nie mam. Jaki fail. Kurde. No, dostał. Beczka, beczka, jest? Jest wybuchowa beczka gdzieś? Czy jest? Jest, 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 jest? Nie ma nigdzie. Noż ty kurde! No, czekaj. Kurde, ale fail. Nie, w tym momencie się kończy ammo, no nie, no czekaj, podejdziemy. No, chodź, chodź. No. Nie, nie dało mi zebrać wszystkiego. Jacob. Szlak. Już po nich. Zobaczymy do końca historyjkę i kończymy odcineczek. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec walki. Opowiesz mi więcej o tym miejscu? Zasłużyłaś na to. Chodź ze mną. To jest późny film, ojo. W starożytnych czasach nasz prorok przyniósł boskie źródło do tej doliny. Moi przodkowie zbudowali Kitiesz, aby chronić je przed zewnętrznym światem. Po co? Czym jest boskie źródło, Jacob? To artefakt z zamierzchłych czasów. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Jakoś wy nie jesteś. Miejsca zawsze ciągnęło rządnych władz. Trójca. Tak. Pragnął pogrążyć cały świat w ciemności. Jeśli opanują źródło, ich żołnierze będą niepokonani. W takim razie pomóż mi je znaleźć, zanim oni to zrobią. To nie jest twój obowiązek. Oczywiście, że tak. Mój ojciec zginął za to. Nie możesz wypełnić pustki w środku, Laro. Możesz ją tylko wyzwolić. Znajdę je. Z twoją pomocą lub bez. Czekaj! Sofio, puść mnie. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Rozlałaś dla nas krew. Chcę pomóc. Wiesz, gdzie jest Atlas? W katedrze. W bibliotece. W podziemnych archiwach. Ale nie pójdziemy tam z tobą. Czemu? Co tam znajdę? Są tam inni. Nieśmiertelni. Zabiją wszelkich intruzów. Mój ojciec uważa, że powstrzymają trójcę. Nie mogę ryzykować. Wiem. Proszę. Weź to. Pomoże ci dotrzeć do katedry. Nieśmiertelni jacyś? I tym faktem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zapraszam na kolejny. Pozdrawiam, Redox, cześć.